tvpodkarpacie.pl. W ramach przygotowań do nowego sezonu czwartej Ligi Podkarpackiej drużyny Przełomu Besko i Ekobolu Stali Sanok rozegrały mecz sparingowy. Sanoczanie zdominowali rywala i pewnie zwyciężyli 2-0. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Kolejny już sparing rozgrywamy, no trochę pogoda popsuła szyki, bo mieliśmy grać na Bykowcach. Nie udało się, no ale przyjechaliśmy tutaj. Sparing oceniam dobrze, nasze założenia zostały zrealizowane. Teraz czas na odpoczynek i kolejne jednostki treningowe i mecz sparingowy w sobotę. Cały plan został wykonany. Plusem jest to, że jest szeroka kadra. Plusem jest to, że nie przytrafiły się żadne kontuzje. No i pracujemy dalej. Przechodzimy w kolejny etap. Nie określamy ambicji pod kątem jakiegoś celu, awans czy pierwsza trójka na przykład. Liga jest bardzo wyrównana, liga jest bardzo mocna. Zespoły wzmacniają się no, z dnia na dzień. Słyszymy o kolejnych transferach i to zawodnikach z przeszłością trzecio czy nawet drugoligową. Także my w zaciszu pracujemy, chcemy wygrywać mecze, chcemy grać widowiskowo, a co przyniesie czas, to zobaczymy. Nie blokuj! 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 N
Dobra, zostań. Dobra. Trzeba na to, dostaję na nas.